Objawienia Maryjne Strevignano Romano we Włoszech Giseli Cardi są stosunkowo nowe. Rozpoczęły się w 2016 roku. Po jej wizycie w Medjugorje, po zakupie statuetki Matki Bożej, która następnie zaczęła płakać krwią. Kościół katolicki ostrzega, że objawienia są fałszywe. Czy oby na pewno? Ksiądz dr Grzegorz Bliźniak jest świadkiem i apostołem objawień w Strevignano Romano. Gisela ostrzegała w 2019 roku o wielkiej zarazie. Módlcie się za Chiny, bo stamtąd przyjdą nowe choroby. Wszystko już gotowe, by zanieczyścić powietrze nieznanymi bakteriami. Ostrzegała również przed wojną. Módlcie się za Rosję, bo wojna jest bliska. Módlcie się za Amerykę, bo jest już w wielkim upadku. Módlcie się za Kościół, ponieważ bojownicy już przybywają i atak będzie katastrofalny. Nie dajcie sobą kierować wilkom przebranym za owce. W grudniu 2021 roku Gisela przebywała w Polsce, gdzie również objawiała się Matka Boża. Objawienie Matki Bożej w Polsce. 8 grudnia 2021 rok. Wieczernik w Polsce. Moje dzieci, dziękuję, że zginacie kolana. Dziś jestem tu z wami i zwracam się do nawróconych i nienawróconych, wierzących i niewierzących w moje objawienia, wierzących i niewierzących. Modlę się, abyście w czasie ostrzeżenia potrafili odpowiedzieć na ostatni akt miłosierdzia. Moje dzieci, przygotujcie się, bo niewiele czasu minie, a ja chcę, abyście tego dnia mogli uklęknąć, poprosić o przebaczenie i rozpoznać Zbawiciela świata. Pamiętaj, że Jego śmierć służyła Twojemu zbawieniu, a On powróci ponownie, aby Cię uratować i uwolnić z łańcuchów złego ducha. Będę z Wami do końca modlitwy. Zostawiam Was z moim matczynym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 7 grudnia 2021 rok. Wieczernik w Polsce. Moje dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoim sercu. Dzieci, proszę Was, abyście nie podążali za fałszywymi światłami świata. Nie w ten sposób wyjdziecie z ciemności, ale z największym zaufaniem do Boga. On Was ochroni, nie bójcie się. Przygotujcie swoje schronienia, zwłaszcza w swoich domach. Módlcie się za Kościół, który ulegnie zniszczeniu i odrodzi się na nowo. Jezus jest blisko Was. Uwierz w słowa Matki. Wszystko będzie cudowne i będzie odrodzone dla Ciebie i dla świata. Módlcie się dużo. Bądźcie nadal światłem, aby moje anioły mogły Was rozpoznać. Będę przechodzić obok Was, aby Wam jeden po drugim błogosławić i wnieść pokój do Waszych serc. Nie wahajcie się, ale otwórzcie się na miłość Boga, a niczego Wam nie zabraknie. Teraz błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiadomość dla Polski. Drogie dzieci, trzymajcie się za ręce, nawet gdy wszystko stało się dla Was niemożliwe. Ufajcie Bogu, który Was nie opuści. Ujrzyj przebiegłość węża i czystości gołębicy, a niczego Ci nie zabraknie. Amen.